Fus, widzowie, dzień dobry, ja jestem Wilki, a to kolejny odcinek na moim kanale z Minecrafta Palionowa i w dzisiejszym odcinku jeszcze nie wiem, co będziemy robić, wiem tylko tyle, że musimy lecieć do Szczypsona, no i znowu oczywiście śledzić plany Mr. Yetiego oraz dziwnej osoby o imieniu L, której dalej nie wiem, czy to jest Lucifer, czy to jest Ludwik, czy nie wiem, jakaś inna postać, słuchajcie, także nie wiadomo, w każdym razie zostawcie łapkę, ponieważ wyobraźcie sobie, że ostatnio, słuchajcie, mówiłam wam, że piszę egzamin z gramatyki, wcześniej piszę, miałam ustny egzamin z gramatyki i dzięki waszym łapkom dostałam, uwaga, 4 z niego, więc to wszystko dzięki wam, więc słuchajcie, w piątek mam kolejny egzamin z Antyku i Biblii, nawet nie wiecie jak ciężki i jak czasochłonny, słuchajcie, 5 książek mam do niego do przeczytania, jeszcze 2 dni, także jeżeli to jest zwiedzi łapkę w górę, to ten egzamin będzie zdany na 5, także słuchajcie, was nadzieja, was siła, koniecznie zostawcie tutaj łapkę, naprawdę bardzo mi na tym zależy i będę wam po prostu dziękować milion razy. Na co jeszcze chciałam wam powiedzieć, że jak zdam wszystko, no to 1 lipca ruszają 2 dodatkowe kanały, także no zachęcam was do tego, ale jak coś to wy o niczym nie wiecie, bo to jest taki baby spoiler. W każdym razie tak, ogólnie po pierwsze i najważniejsze, zaraz pójdziemy do Mr. Szczypsona, który jest na Jetowicach, ale najważniejsze jest to, że widzowie, zdecydowałam się przenieść Daisy tutaj, dlatego, że już po prostu nie miałam siły na to, aby słuchajcie, nie, ja nie wziąłam rybki dla niej, kurde fix, dobra, ponieważ ja już nie mam po prostu siły na to, żeby ze Szczypsonem tutaj walczyć i tak dalej. Ja już po prostu byłam mega zmęczona, więc to jest koniec. I ona tam jest i będzie bezpieczna. Dobra, bierzemy sobie też minecart. Może jednak na wszelki wypadek 2, ponieważ Filip lubi mnie prankować i on w ogóle jakoś ostatnio gdzieś tutaj miałam jeszcze. Tu jest, dobra. I po prostu wydaje mi się, że będzie lepsza opcja, jak weźmiemy takie, wiecie, zapasowe 2. I w ogóle on ma takie dobre itemki, a nie mam praktycznie nic. Musimy też w końcu ogarnąć jakiś netherite i tak dalej, bo powinniśmy być... powinniśmy być sobie bardziej chronieni. Dobra. Bijamy tutaj da Daisy oczywiście. Proszę bardzo, do Easy crazy, damy tutaj rybeczkę jej. Ej, mam tutaj całkiem dużo fajnych rzeczy. Enchant, golden apple. Mam tutaj płotkę na niewidzialność, jakieś perełki. Nie no, ja sobie to wszystko zabiorę, widzowie. To się zawsze przyda. Dobra, słuchajcie, bierzemy to oczywiście, zamykamy. No i wracamy, widzowie. No i tak jak mówię, lecimy do Jetowic, ale zanim jeszcze polecimy... Gdzie jest ten guzik, kurde? Jestem trochę ślepa. W każdym razie, zanim polecimy do Jetowic i polecimy po Szczypsona, to jeszcze jedna rzecz, widzowie. Ja mam Instagrama i tam rzucam bardzo fajne zdjęcia i fajne relacje. Może teraz trochę mniej, ponieważ wiecie, no jak jest ta sesja, no to jest dosyć ciężko. Aha, jeszcze jakaś zbrójka, czekajcie, sorry za zamieszanie. No, ale jak mówię, no teraz troszeczkę mniej, co prawda, ale na oku staram się tam dużo wrzucać jakichś fajnych zdjęć. Teraz jak będą wakacje, to już w ogóle będą sobie superanckie zdjęcia. Także fajnie byłoby, gdybyście oczywiście zaobserwowali mojego Instagrama. Wszystko macie w opisie. Dobra, biorę elytrę. 16 mam fajerwerek, ale to powinno nam na spokojnie starczyć. Więc słuchajcie, lecimy. No i oczywiście wzbijamy się w górę. No i lecimy do tych Jetowic. I kurde, denerwuje to, że tam jest Szczypson. Kurde, czy on by musiał się przeprowadzić do nas? Jakby to już minęło i mógłby tutaj gdzieś Palionowie mieszkać. Jakby ja dalej nie wiem, dlaczego on tam w sumie mieszka. Jakby jaki jest tego powód? Nie wiem. Chyba się nie dowiem, ale fajnie byłoby, gdyby już normalnie był w jakimś miejscu. Dobra, teraz gdzie on jest? Nawet nie wiem, gdzie on mieszka. Chyba w tym iglo. Dobra, już się przypomniało. Nieważne. Okej, czy dam radę tutaj wlecieć? Ej, widzowie, jestem coraz lepsza. Okej, dobra, słuchajcie. Zrobiłam to po mistrzowsku. Tak, ale zrobiłam to po prostu perfekcyjnie. Dobra, to jest jakaś w ogóle skrzynka. Co to za skrzynka? Co to za skrzynka? To jest jakiś skarb? Emeraldzik jeden, dobra, ale nie będę go brała, słuchajcie, widzowie, nie będę tutaj złodziejem, ponieważ to nie jest nawet moje miasto, moja wioska. Tutaj podatku nie odprowadzam, więc wali, gdzie to widzę tak trochę. Dobra, czekajcie, tam jest ten pomarańczowy domek. Tak, znaczy domek, co? Iglo, w sensie, to chciałam powiedzieć. Czy tam będzie Szczypson? Halo, halo, Mr. Szczypson, teraz zapukam. Wiedziałam, no przecież zapukałam! Zapukałam, teraz a i tak dostałam, kurde, w ten. Ale się zbliżałaś, że musiałem naciągnąć cię dziwę. No i jeszcze patrz, zobacz, gdzie mi uderzyłeś. No, w biodro jeszcze lewe. Wiesz, jak to boli? Czekaj, na stoprowa. Nie. Koniec. Dobra, Mr. Szczypson. Co tam u ciebie? Kiedy w ogóle możesz wrócić tam do Palionowa? Mi to denerwuje, że ale tutaj mieszkasz. Ale co ci się nie podoba w moim iglo? Patrz, oprowadzę cię. Tyle. Robi wrażenie. Dobra, chodź, bo teraz musimy... Jest nowy dzień. Wstań. No wstań, halo. Ja, a połóż się w jakiejś wyro, bo jest noc. No nie, no wstań, nie chcę. Obok się Wiglo jest. Nie będę, ja śpię tylko u siebie, chodź. No to leź do siebie. No nie, no chodź, bo ty jeszcze coś, chodź. Idziemy, ponieważ jest nowy dzień i musimy ogarnąć, Yetiego i w ogóle z laboratorium. Tak jak mi, o nie, nie mam elytry. Jakie laboratorium? No w sensie laboratorium nie wiem, co to jest, po prostu czy nie ma jakichś nowych tej informacji. Ponieważ ja się boję tutaj o nas i o wszystkich. A mówi, a to laboratorium pod no moim to domkiem, pod dobra. Domkiem, no. Dobra, ja już się odkleiłem na momencie. No właśnie widzę, że jesteś jakiś odklejony. Nie wyspałeś się chyba dzisiaj, co? Tak, no, oczy bolą, szczypią. Szczypią. Czypią. Czypią. No. Rozumiem. Mega a co u ciebie? No nie jest u mnie w sumie nic ciekawego, też o co szczypią, bo nie się, bo się uczy na jakieś egzaminy głupie.
Czemu nie ma, bo nie urywa, no i tyle w temacie. Dobra, gdzie jesteś? Tutaj już jesteś, dobra, wspaniale. No, wylądowałem. W ogóle widzowie, ja jeszcze aha, dobra, sorry, bo ja nie wiem. Ja w ogóle nie byłam widzową. Co ty robisz? Aż kurczę, dobra. Co tu chodziło? No, nie wiem. Okej. Okay. O co chodzi? Ja ogólnie rzecz biorąc, widzowie, jeszcze wam nie pokazałam tego miejsca, które Szczypson jakby pokazał, więc ja je teraz pokażę. Bo ja tam nie byłam jeszcze z moimi widzami. Ha! We have a big problem. Ha! Pierwszy raz, co? No dobra, tak nie wiem. Okej, nie jestem taka fajna jak ty. Dobra, ej, bo ja mam takie rzeczy takie, coś, weź to. Bo ja zapomniałam to co to jest? No nie wiem. A, bo ty ale nie zapomniałaś tego. Ale ty to noś, bo ja nie jestem odpowiedzialna, żeby to nosić. Dobra, ja jak coś, to ja zobaczę jak tam tajny projekt. Kontrola, czy tutaj coś się zmieniło. Dalej skład wygląda chyba taki, jaki był. Okej. I tutaj nie ma już wagonika, który wiesz, mi się, wiesz, co mi się nasunęło stanie na myśl, tutaj jeśli chodzi o tą całą sytuację? O, Jezu, że my tak do tego podchodzimy na zasadzie pewnika, nie? Że ej, kurczę, mamy tutaj jakąś bazę, że to jest jakieś laboratorium, w którym tutaj się wszystko tworzy, no. Ale nie wydaje ci się, że jak na Yetiego i jak na Lucyfera to jest troszkę za małe? No nie wiem, no może masz rację. Że wydaje mi się, że oni raczej by coś bardziej z większym rozmachem zrobili niż takie laboratorium. Mm-hmm. Ja nie wiem, czy to nie jest tylko przykrywka. Tak mi przeszło to przez myśl teraz. No i tak jest mocno. W sumie no bez sensu, no po co by mieli pod twoim domem w ogóle to robić? No, mają tyle miejsca, to akurat nie tu. Nie ma sensu, no. Wiesz, no mówi się pod latarnią najciemniej, ale... No ale i chyba tak. Nie ile jak ty to w ogóle odkryłeś? No dwa oczywiście. A ty nie masz nic? A, no to dobrze, ja nie mam żadnego. Okej, dobrze, no to wsiadaj. W tym razem ty pierwszy. Ja ci nacisnę. Nie, tym razem... A, no nie, Szczypson! Ja nie mogę, jaka fajtłapa! Powiedz, że go masz. Nie mam, niestety. No to sobie wróć, ja nie będę z tobą wracać po ten, robić wagonik. Dobra, widzowie, mam... Idziesz? No nie, no bo będziesz mi blokował drogę! No, Szczypson! Powiedz, jak będę na miejscu. Ja pierwszy, dobra, widzowie, ja nie mam na to sił, będziemy musieli iść z buta teraz przez niego. A to jest naprawdę kawał drogi. Nie no, I can't. Nie, no, serio, idziemy radę, na nogach. No ja lecę. Ja, dobra, widzowie, ja robię cięcie po prostu, nie chce mi się tego... Ja nie nawet no, nie widzę. To nie jest takie długie. Stary... To nie jest takie długie. Stary, ja nie będę uważaj, tam tylko iść. Po drodze są moby, wiesz? Bo po drodze moby biją. No kurde, sam jesteś mob. Ja nie mogę... O, ja se mogę... Nie, czekaj, ja se pojadę, a ty tam się potem spotkamy, dobra? A, dobra, pa! Widzimy się, widzowie, po krótkim cięciu, jak już z Filipem tam będę. Dobrze, moi kochani widzowie, już jesteśmy, słuchajcie, w tym miejscu, w którego wam jeszcze nie pokazywałam. No bo chcę zobaczyć, no bo po prostu, że... Ła, no nie wsadzaj mnie tam z powrotem, no kurde, Szczypson! No przestań, bo to jeszcze zniszczysz i co wtedy będzie? Ja chcę mój wagonik z powrotem! Dobra. Okej, już przestaniesz? Już się pobawiłeś? Fajnie. Ja, tak, masz wiele razy głowę. Okej. Dobra, więc tak, tutaj jak patrz, widzicie... sztuczkę. Zeruję ten. No dawaj, zeruję no. Do końca wiadro wody. No, uwaga, no, szybko no. Zero. Ja nie pajek mogę, no niesamowite naprawdę. Mega szybko. Dobra, posprawdzaj te minecarty, czy tam coś jest może. O kurde. Co? Bo jak tam coś jest, to byłoby warto ogarnąć. Nie wiem, już to sprawdzaliśmy, to była głowa Lucyfera, ale mi oczywiście nie wierzy, że no nie, no wierzę, że była. A i wszystkie już sprawdziliśmy? No ja chyba ta. O kurde, znowu ta pochodnia. Ej, tu jest! Jak mogłeś ominąć ten wagonik, no? No wiesz, nie, no co, sprawdzałem co? Wszystkie! Nie, tutaj była książka. Dzięki wielkie, słuchaj, bo tutaj czytam teraz, bo to jest ważna książka pewnie. Dzięki no, wielkie, ale już... Ale o co ci chodzi? Ale że co? No kurde, bo za tą książkę teraz czytam, musisz się skupić. Jesteś gotowy? Tak. Dzięki wielkie... Ale że co? Wiedziałam, że to zrobisz! Dobra, uwaga. Dzięki wielkie, już prawie skończyłem robić miksturę, jeszcze tylko parę dni, a nasz się powiedzie Lucyferze. Okej, to widać, jest że to jest Lucyfer Yeti. Napisane? Jest napisane Lucyfer. I widać, że napisał Yeti. Kurde. Bo znowu jakaś składnia się tutaj... nie wiem, o co tutaj chodzi za bardzo. Nasz się powiedzie. Chyba to miał być, chyba tam zapomniał po prostu dopisać nasz plan. Nie wiem, może, albo nasz... Nasz, nie wiem co. Nie wiem, no chyba plan tylko się może powiedzieć. Może dobra, no masz rację, dobra. Okej, okay, czyli nasz Lucyfer. Nasz się powiedzie? Nasz... Czyli Lucyfer stary, faktycznie, to nie no Ludwik, tak, to nie Ludwik. No ale to już, ja już się w sumie, już to, faktycznie, ej, to nie Ludwik. No nie no, dobra, nie żartujmy sobie z tego, to jest poważna sytuacja, ale, pan, to jest to przejść, ty, a tego nie było murowane? Nie wiem, chyba nie. Nie, było murowane, my to murowaliśmy, jak tutaj byliśmy ostatni razem, na 100%. Okej, podejrzana sytuacja. Trochę tak. Czekaj, chodź tutaj jeszcze. Czemu? Patrz. Co ty robisz?
Nie, co ty robisz? No czemu to zabudowywujesz? Ja już sobie poszedłem, szukaj przejścia. No weź, to nie jest śmieszne. To po prostu był wypadek przy pracy. Dobra, ale to zamurować czy nie? Nie, no nie, bo będę wiedzieć, że tu ktoś był. No dobra, to weź to odmuruj w takim razie. I co? No nie ma tutaj nic więcej, nic się tutaj nie zmieniło. Jestem ciekawa, czy jest w tej lawie. Chcesz zobaczyć? Tam przepłynąć czy coś? Nie mam... Czekaj, ja mam spełnioną rzecz? No nie, niestety nie mam fire protection. Okay. Ale mam na nogach, dlaczego mi to nie działa? Ja nie mam nigdzie fire... A nie, mam na klatce tylko i na głowie. No nie sprawdź wiem, teraz, czy ty się zjarasz. No nie otrzymuję obrażeń. No jak działa fire protection? A, nie otrzymujesz obrażeń, no. A czekaj, ja zostawię sobie tylko... To, co mam fire protection. I co? No i faktycznie. Nie dostaje się obrażeń. A widzisz, ale chyba się niszczy zbroja. Na pewno się niszczy, no. No a jak żeby było ciągle w tym? To nie wiem jak to działa. To chyba nie chcę sprawdzać tego. Nie wiem, czy ty też chcesz, żebyś to zrobił. Dobra! Szczypson! I co? Nie... Otrzym... Zapraszam do jacuzzi. Miło się siedzi. Ja nie, dzięki. Ja poczekam. Dobra, wiesz co, ja już chyba lecę. Bo chcieliśmy sprawdzić, no. Jest tu coś. Co? Przecież widzę, coś że zawykopałeś. Ja tam nie wchodzę, bo ja nie mam zbyt dobrego... Nie, jest tu coś! No co, to mów mi co, nie mogę tam wkopać do ciebie? No, nie da rady tu się niestety wkopać. Nie da rady, tam jest co? Obsidian, bedrock? Nie. No to co tam jest, to powiedz mi. Tutaj, jakaś impreza, tu jest ty. No impreza, sam jesteś impreza, ja wracam, Szczypson. Ale tu muza gra! Nie słyszę się niestety. Boże, to jest Ibiza, to jest Ibiza! Fajerwerki strzelają! Nie wytrzymam z ciebie. Już wypływasz. Ibiza, sam jesteś Ibiza. Już? No chodź. No, dobra, jest trochę tak. Się widzę, że już paliłeś. Niezła biba tam no, była. No wyobrażam sobie, naprawdę sobie wyobrażam. No nie! A, zawsze musi być pierwszy oczywiście, co za chłop. Dobra, chłoptasiu. Co ty robisz? Co ty... No nie! Szczypson! Ej, od kiedy to się da tak rozwalić? Nie wiem, no od teraz chyba. Dobra, ja spadam. Aaaa! Okej, jadę? Jedziesz za mną? Dobra, jedziesz, okay. Widzowie. Wspaniale, mam nadzieję, że to nie ma żadnych pułapek i nic nie rozwaliłeś, idąc tutaj. Bo jak tak, to przypał. Jak to jest głośne. Czemu? Cisz sobie. No ściszyłam właśnie. Można uszy mogą zwiędnąć tutaj. Przestań, nie rób tego! Ała! Szczypson! No kurde! Czemu twój... No ja zgubiłam gdzieś mój! Nie w tą stronę! Mój spadł! No kurde, jak ja cię nie znoszę i przytacę mi z buta. Nie no, możesz zejść po niego, nie? Nie będę po niego schodzić. Ja idę sobie na nogach. Widzę, że rozwaliłaś mi ten. No i ale wiesz, co jest najlepsze, że jeden blok mnie nie jest w stanie powstrzymać. No way. Nie wierzę w to. Zasilanie znikło. Dobrze, widzowie, ja w takim razie myślę, że no to co, no widzieliśmy faktycznie, to jest Lucyfer, w sensie są tutaj konwersacje z autentycznym Lucyferem, teraz już wiemy na 100%. I co, no zobaczymy, co będziemy robić jutro. Mam nadzieję, że też niesamowite przygody przeżyjemy, takie jak dzisiaj przeżyliśmy. Także co, no, żegnam cię, Szczypson, i żegnam moich widzów. Ale to się prawie udało, żeby było śmieszniej. No, mega śmiesznie. Powiem ci, że... Nie! Nie, Szczypson, przestań! Ja pierniczę. Dobra, widzowie, ja mam dosyć. Żegnam się z wami, widzimy się jutro o 18:30, tak jak codziennie. Łapkujcie, żebym zdała egzamin z antyku i Biblii. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Nawet nie próbuj. Pa, pa.